Dobra, my generalnie jedziemy w konwoju do tego St. Louis, przejeżdżamy przez nie i mniej więcej na pozycji Fox Overwatch pilnujemy południa. Tak w dużym skrócie. Co się tam dalej rozwinie, to zobaczymy, coś nie idzie na pierwsi. W drodze do St. Louis będziemy supportować Alfę w czyszczeniu drogi, to jest Alfa będzie jechać pesza i będzie rozminowywać ewentualne pułapki i my będziemy ich osłaniać w tym czasie. A. No i potem Overwatch na południe, nie? Na trening. Tak. Załoga pojazdów nie zostanie biała, a Śmieszko czerwony. Śmieszka jest czarna, chyba, wiesz? No bo wobec faniaków. To! Tak? Nie, to jest twój. Mydło! Tak, to Śmieszko, Śmieszka jest czarna. Co? Brakuje jednej ciężarówki. Nie brakuje, wszyscy się dzieją. Są dwie ciężarówki dla PPP? Tak, tak jest zwykle. Po pół, jedno drużynę trzeba podzielić. No dobra! No, a nawet mogę wam dać jeszcze jedną, jak chcecie. Dawaj jeszcze jedną. Tylko co wtedy zostanie ciężarówka z amunicją i z tym? No dobra, nie to no tak, znaczy. Dobra, to już daję. Poseł wojny Windows oznaczy się na niebiesko. Wiesz, jak grzaber możemy zrobić? My sobie po prostu weźmiemy taką jedną ciężarówkę i tyle. To jak coś, to właśnie trzecia ciężarówka nam się pojawiła. A ten też coś trzeba. Tak. Dziękuję. Popsujemy, mamy. Kurwa, ale ten deszcz jest głośny, jak pytkowe. To Savoy Mariusz oznaczy się na niebiesko, a Windows na czerwono będzie ze śmieszkiem chodził. Tak, bo teraz jest sortowanie na dół. Wydaje mi się, że fajnie to działa. No spoko. Tylko... Juj, na zielono możesz zobaczyć. A jak to sortuje? Po kolorach? Po kolorach. RGB, sortowanie. Sortowanie. Dowódca jest zawsze pierwszy. No. RGB. No to ma to powinien być z dowódcą, mi, nie? No w sumie. Bo. Nie, coś tu nie działa, czekaj. Nie no, działa. RGB, no tak, no, Green Blue. Dobrze. Dobrze, no. Ktoś biega wokół naszego pojazdu. To tak dosłownie wiem, Windows wrażenie, że musieliby być kobiety. Zieloni, no, a my mamy ten czerwony, żeby to działało. Dobra, jaki ja mam dystans? 3 km. Dobry, czy znajdziesz plażę? Tak jest. Czy jakieś normy są dostępne, czy dowódcy są bez normy? Jestem z powrotem, coś się działo? Nie. Ty czekamy dalej. Ty Marki, masz GPS-a? Nie wiem, będą coś powiesz, nie? Nie. Nie wiem. Mydło? Tam Alfa, dawajcie. Nie, nie, ja mam. Będę się pyta, czy lornetki do dowódcy. Nie wiem, no macie to, co macie chyba, no. Nie, ty nawet się nie ma. Kurwa, kto tam w trupie coś. Dobra, ale przepraszam. Uciekam, fajnie. Hello. Banki, jak kolumna w ogóle konwoju? My jedziemy drudzy, trzeci? Nie, drudzy. Pierwszy jedzie Alfa. Kurwa, i za nami jedzie Bravo, a dalej nie wiem. Oni czym jadą? Ciężarówką, tak? Podejrzewam, że tak, bo to BPP. Jakiś Ural tu jedzie. Niech powoli jadą, bo już szybko nie będziemy jechać. My teraz wyjeżdżamy, tak? Jeżeli to jest Alfa. Zaraz ci powiem, to jest Golf. Nie, ale on kogoś wiezie na to. Jak już gotowa, postawimy w bramie gotowi do wyjazdu. To jest Alfa. Tak, to jest Alfa. Fox za wami. Może ja za nimi jakoś się wystawiają. Możemy ruszać, tak? Tak. Nie, ja nie mam za bardzo jak wyjechać. A dobra, bo oni stoją centralnie przed nami. Ty jesteś gdzieś trochę dalej. Ręczki z kolei dobrało? Dobra, ustaw się za nimi. Proszę. Wy też macie takie pojebane przybliżenie. Tak. Musisz się wychylić, kliknąć prawym i schować. Stoję za nimi. Jakaś prędkość konwojowa? Nie, nie ma. Okej. Okay. Fajnie, jestem pojazd. Jesteś wychylony, to masz wbudowaną lornetkę. Adam poszedł, nie? Tak. Już jestem. To na prostej wieży, jakbyś mógł. Bo ja w tym włazie gdzieś tam patrzę w gizdu wtedy. Wychylony kierowca blokuje ostrzał, czy nie? Nie, bo normalnie jest tam wychylony. Patrz, człapie do przodu. Żebyś nie wjechał w ciężarówkę czasem. Nie, jeszcze jest. Teraz tylko, żeby wszystko zadziałało. Widzę mąkę ja. Foxtrot? Widzę cię z zewnątrz. A, no tak. Foxtrot.
Mogłeś przekazać mydło, żeby dorzucił trytytek do ciężarówki Bravo, bo ktoś zajebał wszystkie, a Bravo ma sprzątać. Tak, mógłbym. Mydło? Mógłbyś dorzucić trytytek trochę do pieca? Bo podobno zajebali wszystkie. To było 100! Nie, nie, no to jest przesady, no. 100 cywili tam będzie? Nie. W którejś ciężarówce ma dobrze, nie ma. Brawo nie ma, a Brawo ma czyścić miasto. Nie. Super, problem przyjdzie i nas. A mówili do której? Kto to mówił? Do skrzynki po prostu wrzucił. Mydłem, co wrzucić do skrzynki z tymi dytkami, gdzie były wcześniej? Dobra, się cześć. Jakie są magazynki? Czystajcie klejsz na części ciężarówki. No to też, ale nie macie ciężarówki dodatkowej? Nie, opony, nie wiem, nie widzę tu dużo. Nie, bo nie jest ta ciężarówka, która była na też postawiona, to jest kopiowana. Ej. Jakby co, w przypadku kontaktu, jakbym krzyczał, że wyskakujemy, to postarajcie się wyskakiwać tak, żeby czerwoni byli po lewej stronie pojazdu, a niebiescy po prawej. Jakbyśmy byli na pustym polu, to właśnie się połóżcie, żebyście byli nie uznali. Jakbyście chcieli smoka, to możecie wołać, bo ja mam dwa smoke screeny tutaj. No to myślę, że jakbyśmy dostali jakiś poważniejszy kontakt, to możesz go rzucać od razu. Może jak zobaczę ADGM-a, to na pewno wyrzucę. Kurde, jak się zaczynam wychylać, to widzę wnętrze, jakby zaczęli pracę nad wnętrzem, ale nie można na niego patrzeć normalnie. Generalnie starajcie się nie stać za pojazdem, jakbyśmy wyskakiwali. Jakby musiał nagle cofać szybko. Les, skopiowałem wam te magazyny. Teraz będziemy. Do wszystkich, jak ktoś to jest rozpiska. Pytanie. Rozumiem, że i Chorwaci, i Serbowie są naszymi wrogami w tym przypadku. Tak, chyba tak. Tak, chyba tak. Jakby co, wypowiem, czy tam załogę po prawej stronie mapy macie kolejność konwoju. Bo... Przeczcimy ją na Bożena. No nas dużo nie interesuje, jedziemy za... HQ tutaj, Bravo, Bravo gotowe. Przyjąłem, wyjeżdżę i ustawię się tak, jak jest rozpisane po prawej stronie konwoju. Strasznie długo się zbierałem, co oni tyle czasu robili? Nie wiem. Walili konia. Wszystko było dane, nie? Praktycznie. Trytytki no tylko te trytytki, no. Alfa z Foxtrotem wyjść, ruszcie. Nie, 17 minut. Prawo wyjść, po zaczynku. Alfa, będziemy jeszcze. Spokojnie. No nie, jeszcze radia. Radia od niego było radia. Uwaga, Warszawa, do Włoch zbliża się kolejna chmura z Łodzi. Mam lepszą rzecz z termowizją, jak jestem wychylony. No już, staramy się. Na gusto. Ale mydło tylko jedziesz? Mydło kierowcą. Mydło jest kierowcą, tak. Jedź za nim, trzymaj dystans. Tak, ciepło, ja tu jadę tak. Śmieszko. Czekaj się. Tak? Jeszcze jesteś na bezpiecznym terenie. PF? Ktoś tu tam PF głośno, to by było... Tam to zapierdolą. Śmieszko, ustaw sobie, puść tu tak. Woli jedno, spokojnie. Pamiętajcie, że też ma tym odczytami. Prawdopodobnie, więc nie, uważajcie, to, żeby się wjechać. No nie, właśnie, to jest nasz problem po części. Mydło! To jest po części nasz problem, bo oni mogą jakoś przejechać tak pochodniej, tak. Więc... Znaczy ja dużo nie widzę mydło też, to jest problem. Spodziewamy się, przypuszczam, głównie miny AP. Nie wiem, czego się spodziewamy. Spodziewamy się pułapek. Jak ktoś prawo, to trzymajcie się raczej tylko 150 metrów za pierwszym pojazdem. No, mogliby jechać troszkę bliżej nas, nie? Wolniej tam z tyłu. Zdanuję prędkość konwojową 5 dych, to będzie tak albo 40. Czy u ciebie manki też jest tak ruch HBS? Co wieśkiem przekazał? Tutaj brawo, nie słyszałem. Można powtórzyć. Tylko, że trzymajcie się tak 100-150 metrów za tym pierwszym pojazdem, więc się nie idzie też za nim. No przyjąłem, ale mój człowiek nie jest kierowcą. To był generalny sposób. Tak, przekaż generalnie to jest nasz kierowca. Śmieszko, włącz sobie puść tu to. No przepraszam, ale nie działa. Mamy się masz tylko coś się zepsuło i mam albo... Tutaj będę mam przyjąć. ...głosem, albo nie działa. To sobie podkręć, podkręć głosem. Próbuję zrobić,
nie ma pałę. Dziękuję. Nie bardzo przepraszam, ale mamy jakiś inny problem. Włączyłeś się jako armię Kingskinga? Tak. To dlatego no, ci nie działa. No, to mnie wrzuciło do środka. No to czekaj, to było. Tak, to się zamknęło cię? Tak. No, przesunąłeś wieżyczkę nade mnie, skręć lewą kraniową. Nie, to jest drugie lewo. Nie. Więc nie co? Będę. Przecież nie. To się czasami paguje po prostu. Z tymi wysuniętymi. No wiem. Widzę działo. Dużo ten nie bo i teraz w mojej głowie jest. Dobra, jakiś dym na mieście. Zatrzymaj może konwój. Jedź wolniej, jedź. Mówię z nim, żeby jechać wolniej. 20. Manki, spowolnij przód. Alfa solidzie. Do połowy. 20 dym. 200. Nie widzę go przez lotę. Widzimy jakiś dym. Ale no, mój fest był odpowiem. Nie widzę go przez lotę. Southwest. Co my? Southwest. Ale jestem Southwest jednak. Niestety nie pomogło. Nie widziałem chyba. A patrzyłem się. Otóż co za dym? Widzimy biały dym Southwest, więc jesteśmy za jednym dzielnym poziomem. Prawie południe. Może być nie dostał? On nie jest za wzgórzem? Jest. Nie bałeś co, jak już to przedlot, to i nie. No ja, może być dla tym. Dwa dymy. Przedlot. No to potem, jak przejdziemy przed latryni, to może to będą przedmieścia latryni. To jest halo? Coś się respi. Potężny spał. Potężny simple spawn. Tak, teraz nie jadą tylko przedmiotów. Teraz zamiast spawnić wszystko naraz, to jest przedłużony lag, jak widać. Nie, cały czas jest tak samo. W sensie nic się nie zmieniło. Wszystko naraz może pojechać. Niech się niech zwolnią. Gdzie ta alfa pojechała? Alfa, wy może poczekajcie za nami, co? Mieliśmy przejazd gdzieś, gdzie jesteście tak z 50 metrów przed nami. Tutaj nie ma na razie. Nie widzę, co już stoimy. Myślałem, że to separatyzm. Ja się wyglądam, nie patrzę, nic nie ma. Separatyzm miał za tydzień, tylko że mają się wydaje. Tak. A ten sam obserwuje cały czas. Ej, alfa wysiadła. Wraca w przód. Hako to alfa, słyszę na zjeść lewą stronę drogi, zatrzymaj, tak? Będzie na lewą. Nie uchylamy pozostałe. Co my z czasem inicjacji w tym pierwszym? Jeśli tak, że... Jak masz kę, to się strzelać, nie używaj HEW od cywila. No i co? I włączyłem ten administrator jeszcze raz i działa to wszystko. Bo pewnie armia. Jesteśmy przed miastem dosłownie. Czy chcesz na wyznaczyć jakieś wskazy, czy mamy po prostu wjechać do miasta razem z Alfą i tyle? Możesz wyrzucić BPT, nie widzę, trzeba powoli wchodzić. Znaczy jak chcesz wjeżdżać. Czy rozumiem, że wchodzimy do miasta, nie jedziemy od razu na Foxowo, ale już bezpośrednio na południe? Tak, skoro też tam strzelają, to się ze sobą strzelają. W ten sposób. No, domyślam się. Przyjechał w takim razie wysłany pilota, wchodzimy do miasta. W końcu aktywacja jest. No. Wszyscy od... W takim razie się po prostu wzdłuż drogi i potem na swoje miejsce za miasto. Będziemy wchodzić do miasta. Pojazd, trzymajcie się mniej więcej 50 metrów za nami, będziemy szli w tył drogi. Nie widzę. Ej, czy jest to Alfa? Niebieskie idą po lewej stronie trochę. Kurde, zjadłem z tej drogi, ale mi się trochę boję. Uwaga, mina po lewej stronie drogi, gdzieś podobno, więc uważajcie. Brawo, brawo, to nie zjeżdżam. Brawo, 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 brawo. Tam byłby idealny podjazd. Spróbujcie się przepytać tu HQ, za brawo. Czemu nie zamykacie? Musicie się przemieścić do tej Twitter, do pierwszej. Nie wiem, co to są za strzały, także ostrożnie. Brawo, przyjąłem, przemieszczam się w grupę pierwszą. No, to tam. Alfa zgłasza KM na środku drogi w mieście. Nie potwierdzamy, co tam jedzie. Musicie to sprawdzić, nie strzelajcie do niego. Nie, to jest kolega, ale wchodzenie do miasta, tym strzałem z pak położoną broń nie jest to problem. Właśnie to poszło. Siedzi kolega i... Siedzi przed nami. Uważaj, KM przed nami jakiś. Tu można wejść w lewo coś. Chodź, wycofujemy się, niebiescy. Wejdziemy tutaj, pod dwórzem. My mamy handiki, jak
Nic mi o żadnych nie wiadomo. Tu jest tam do wrogów. Gdzież? Tak. Każdy mi pasz, nie wiem. Manki, jak wygląda nasza przedmiotka? Generalnie podobno jakieś hamiki przed nami, KM strzela, nie wjeżdżajcie głębiej póki co. HQ powtórz? Będziecie mi wstępny po lewej. Jak wygląda wnętrze miasta? Trzeba PC mogą podjeżdżać, jakieś RPG coś. Dobra, dzięki. Weteran, jesteś na krótkim? Nie mam, dwa średnie tylko. To chujowo trochę. Mówiłem, że nie wjeżdżajcie głębiej i przed nami jest KM strzały, będziecie mi pierwszy podróż, po waszej lewej. Będziemy czyścić ten budynek. Coś się było. Przebieg nie znikuje, masz? Przechodzę po twojej lewej. Obojnie. Obojnie. Trochę laguje. No. Słuchajcie, jakiś pojazd. Alfa, wydacie radę zająć drugą stronę drogi, tą bardziej północną? To byśmy wjechali APC do miasta wtedy. Tu widzę jakiegoś generała. Gdzie? Idealnie na south, w żółtym budynku przed nami. Ale nie strzela, patrz. To jest policja, policja, to jest policja, nie strzelacie do nich. Jakby co, ludzie w policyjnych rosyjskich mundurach są z nami, nie strzelacie do nich. Wszystkich te znaczniki na mapie oznaczone numerami to są podobne oznaczenia na November. Na co poczekacie? Mogą się dorywać wrogowie. Ale wiesz jak go ściągnąć? Musimy cofnąć. Powtórz ostatni. To są oznaczone znaczniki, tak? To są oznaczenia na November, co jest podobną. Co? A wiemy co to są na tych punktach, czy? Nie wiemy, znaczy ja przyjeżdżam z wiadomo, że możemy cofać? Ale możemy cofać? Możecie, możecie. Radio, ocknę się. Okej, widzę tu chyba Hanwik, ale nie jestem pewien, co mnie widziało. Co to jeszcze pinguje? Będę nie informował. Idźmy do brawo. Tak by znikli nagle. Wydaje mi się, że tam na końcu drogi ten Hanwik się ruszył, ale no już się nie rusza. Nie strzela. Brawo, to idźmy. Zejdźcie z piątka, będziemy przyjechać na samochód. Brawo, zgłaszam. Jaka jest wasza sytuacja? Jesteśmy koło jednego wozu UN. Na wejściu do miasta. W środku są wrogie kontakty. Ej, kontynuujcie niebiescy, wejdźcie do jakiegoś budynku. I walczyć aktualnie. Alfa gdzieś się rozrzedziła i słabo tam podwójnie renderują wszystkie budynki. Dobra, to spróbujcie odeprzeć się na atak od tych wrogów i dopiero wtedy śledzimy dalej cywilami. No i próbujemy. A, policja, kontakty policja, są policja. Nasi, to są nasi. Przyjąłem. Chodzę na górę, wszystko. Po drugiej stronie ulicy, na US. Mój. Tak. Skoś dla brawa? Co? Zgłaszam. Masz może lokalizację Alfy? Nie, nie mam, nie mamy. W ogóle nie mamy wyjściu znaczników. Chyba tu nic nie ma, przechodzimy dalej do tego na Southwest, do tego kolejnego żółtego. Nie gram z modami opcjonalnymi, nie wiem co pomoże. Nie wiem, do. No może, to już widzę dalej się ruszałem. To jest.
Uwaga na prawą, bo prawie wczorają. Ja na prawej jednego kontaktu sygnałem. A Alfa dwójeczkę? Gdzieś za rogiem. Alfa zgłasz. Do pochu. Czy leży nieprzytomny, bo za to chyba jest okej. Gdzie jedzie? Tutaj zdjęcie tego, który do nas strzelał. Kontynuujcie. Tam ogólnie do to też był jeden. Trzeba patrzeć, bo wyskakują. Wejdźcie do żółtego, niebiescy. Poddam się, czebry wyciąga. Ej, manki wstał. Nie, a broń, uważaj. Akurat przodowywałem. Rusztowałem go. Nie, celował w naszych kapotach. Nie wiem, co robił. Teraz już chyba się poskładał na amen. Wszystko okej, tam zawołem? Ktoś się tu kręci na is od naszego budynku, ale nie zdążyłem zobaczyć kto. Ktoś przebiegł tam drogą daleko na Northwest. Co, oni patrzcie w takim razie na nasze plecy. No, jednego ściągnąłem na plecy. Nie wiem, celował w naszych, więc... Alfa J wróciłem do żywych. Witamy z powrotem. Informacyjnie, my doszliśmy do skrzyżowania, jesteśmy aktualnie w budynkach południowo-wschodnich skrzyżowania. Czy mamy przesuwać się dalej, czy czekamy na was? Jak tam u was Alfa wygląda, sprawa medyczna? Medycznie jesteśmy ogarnięci, doprowadzamy ostatnich cywilów do ciężarówki. Możemy się przegrupować na waszej pozycji. Jak coś najpierw spriorytaryzujcie po prostu odparcie tego ataku, a dopiero potem się bawcie z cywili. Alfa przyjął. Kto zdobywa północno-wschodnią część miasta? Puszczam, że Charlie, tak jak jest oznaczone. W ogóle widzę jakiś ogromny dym na southwest od nas. To nie jest chyba ten, który widzieliśmy przed wjazdem. A ten, który widzieliśmy, był biały, chyba pamiętam. Jakby co, czekamy przed skrzyżowaniem, dopóki nie przeczyszczą tej północno-wschodniej części. Wtedy się przesuniemy dalej na południowy zachód. W ogóle cokolwiek. A ja tu manki wchodzę na piętro obok ciebie. Także obserwujcie tutaj southwest i west skrzyżowanie, żeby nie weszli nam. Nie, to jest na pewno inny dym i on jest czarny. No jest, nie da się ukryć. Skąd ona tak w ogóle przyszedł, bo zdążyło mnie zaorać, zanim się ogarnąłem. HQ Foxet? To HQ. Oznaczyliśmy sobie pozycję, jesteśmy przy skrzyżowaniu. Jak już Bravo i Alfa do nas dojdą, chcesz, żebyśmy razem z nimi czyścili na południe do zachodu, czy mamy kontynuować naszym planem i przesunąć się na Fox Overworld, żeby czyścić południe? Może poczekajcie, że po prostu Bravo do was dotrze i przyjdziemy się dalej na zachód. Tylko pojazd podciągnąć do radia. Och, też ostatni, bo chyba Bravo pojechał. Ja proponuję, żebyście poczekali po prostu, aż Bravo przejdzie i pójdzie na zachód miasta, chyba że już tam jest. I jeśli jak was minie, to wtedy ruszcie na Fox to wybrąż. Okej, Fox przyjął. Okej, według najnowszych rozkazów mamy tutaj czekać, dopóki Bravo i Alfa nas nie wyminą, a jak już nas miną, to będziemy szli na południe i czyścili drogę. Teraz Bravo, dwójeczkę. Tak sobie to podniosę. Prawo, zgłaszam. Rozumiem, że aktualny znacznik prawo to jest wasza pozycja. Prawo potwierdza. Przenieście się po prostu potem na zachód miasta, zajmijcie tamte budynki i po prostu mincie się z Alfą, nie?
przechodzimy. Oj. Tamten rejon też jest ważny do oczyszczenia z cywili, także... Uwaga, bo coś mi właśnie świsnęło. Znacie kto, jak będziecie. Jednocześnie Alfa, brawo, nie wiem kto tam z was się wpierdolił na tego Hamvika KMA, ale błagam, nie róbcie tego więcej, bo was po prostu zastrzelimy. Juri, u ciebie też się podwójnie jakby renderują budynki? Alfa, brawo, jak chodzi, że przenikają tekstury? Alfa przyjął. No, tak, na przykład drzwi są podwójnie. I to ogólnie to nie. Brawo, jak przyjął. Co mi się czołga? Widziałem parę luźnych kontaktów na Southwest biegających po krzakach, więc tam uważajcie. Brawo, Foxet. Brawo, zgłaszam. Nie potwierdziłeś przyjęcia, więc powtórzę to raz jeszcze. Jak znajdziecie jakieś pojazdy wroga, to nie wchodźcie do nich na KMA nigdy, bo was odstrzelimy. Jak przyjął? Słyszałem tą komunikację, przyjęliśmy. Dzięki. No, rozejrzałem się trochę. Ogólnie są jakieś kontakty na Southwest, ale poza miastem biegają jakby. Ty gdzie ty się rozglądałeś? No, wlazłem na górę budynku tego na Southwest. Okej. Okay. Alfa Foxet? Alfa, słucham. A czy wy się przemieściliście na ten południowy zachód? Możemy kontynuować ze swoim celem? Jeszcze nie, musiałem przegrać rozkaz. Przemieszczamy się. Okej, okay, Fox przyjął. W ogóle cały czas jesteś bez hełmu. Nie wiem, czy tak. Miałem, zdziałałem sobie. Mam brawo, do HQ. Brawo, zgłaszam. Jak ktoś to jeszcze raz przypominał, dajcie znać, jak będziecie w zachodniej części miasta. Dobra, brawo, weszliśmy w zachodniej części miasta właśnie. To jest jakiś atak? Właśnie grupa wrogów sobie przebiega. Marka tu. Co? No zobacz, tam sobie przybiegło właśnie czterech typa po tym polu. No cóż. Nie wiem, czy to atakują nas jakoś? Coś? Nie wiem, może. Dobra, przeprowadzę pojazd, będziemy szli na południowy wschód. Pozbieraj ludzi, żeby ci pójdzie do wyjścia. A czerwoni jesteście tutaj? HQ zgłoś do Alfa. No, HQ? Ja jestem. A Windows? Alfa w południowo-zachodniej Dobra, części miasta, ludzie zgłaszają kontakty poza miastem na wzgórzach. Seweryn, Marusia, jesteście na górze? Tak. To zejdźcie na dół, spotkamy się przy drodze na South. Okay. Czy Fox to byłby w stanie coś na ten temat poradzić? Cześć. Manki, ty znasz kiedy będziemy się przemieszczać, Manki, poszedł po pojazd. A, okej. Okay. Generalnie może cię rzeszasz. Jak tam mleko? Porządeczko. Możemy iść powoli. My będziemy szli 5 metrów za nami, mniej więcej będzie jechała PC, także kontynujemy. Nie bez tej tą przodu, bo oczywiście czegoś nie zamykają. Widzę cywilo. Będzie śmiesznie przez chwilę. A, mój! Wy nie jedziecie z nami. Ejczki tu Alfa. No i tak. Wygląda jak spojazd jakiegoś. Ej, ojebany. Nice. Pytuję. Przeciąłem drugą stronę drogi może. HQ to Alfa. Wejdźcie przez tą dziurę, chodźcie, przecież nie będziemy się tam cieszyć. Coś strzela do nas.
Oj! Coś oberwaliśmy marki i jestem przytomny. Kolejny mig jest nad nami. Czerwoni, jesteście gdzieś? Uwaga! Czerwoni? Okej, okay. Będziemy potrzebować medyka do Markeja. Schowam go w budynku. HQ z Gwiazdy Alfa. No, to HQ. Dobra, stop. Czy my mamy jeszcze zabezpieczać się w mieście, czy poruszać się na ten punkt ustawki z Foxem? Jak już nic nie ma, to się poruszajcie dalej. Jesteś przejął, ruszamy. Wcisnę tak, żeby skosić to drzewo koło tego kręgu. Nowego. Dobra, rzuć pięćdziesiąt. Ja też się muszę wyładać, ale mam jest priorytetem. I może jeszcze to najbliżej nas 175. O chuj, ja dostałem. Czy ktoś jest jeszcze ranny oprócz mnie i Mankeja? Ja no, jestem. Ej. A to ja się najbardziej tu trochę. No wytrzymasz? No i jeszcze jakoś wytrzymam. No i pięknie. Co tam dostał, manki? Te manki dostał. Wed, widzieliście coś w ogóle? Chcesz na niego jednąć? Tak wolno leci. Ja widzę coś na South East. Dymi się jakiś pojazd. Dostał pod dupę. Obserwujmy drogę po prostu. Ej. A nie powiem, dziwiłem się, bo on nawet nie walnął serią, tylko takie pojedyncze. Bet. Tak. Severin mówi, że South East widzi jakiś dymiący się pojazd. Cały czas ma to nad nami mig. Jeśli dymi, to nie jest już groźny raczej, nie? Jest spadochroniarz na Southwest. A no jest. I to jest ten z tego miga pewnie. Tak, z miga pilot. Nie, sam spadochron. Bez pilota. Dzięki za info, spodziewałem się, że to drogą przyjedzie, jeżeli... O kurwa, co je? Dobra, ja. Tylko czy chcesz morfina? Nie wiedziałem, że jestem już gotowy. Tak, morfina. Ja się jeszcze pobandażuję. Jo i manu, Janne. W ogóle nie natknęliśmy się jeszcze na żadną. Ale co do ten, z czego dostanę? W sensie to jest wyeliminowane, czy na razie? Nie wiem, co to było, albo granatki, albo po prostu mig przeleciał. Delta jest trochę nieoperacyjna, a HQ drugie przejęło za po. Chcesz strzelił, czy przewoził, że mig? A, Windows załóżmy, jak możesz. Bo te mundury są strasznie podobne do wrogów i tylko hełm nas odróżnia. Tak przedni dowódca dostał, że ja mam jeszcze włosy. A no tak. Szkoda. A oni nie żyją? Dobra, nie wiem. Chcę sprawdzę, dobra. Dobra, to co mnie tam je było? Brawo, żyje czy nie? Podejrzewam, że to był mig. Widziałka. Widziałka. Już nigdy was nie strzelał, nie zbierać cywili do przeciężarówki. Nic. Na pewno? Są pewne? Nie, były wybuchy. No nie wiem, to brawo, to prawie żadnych cywili już nie ma w tej części miasta, także zaskoczy. No to było tak, że albo nas działko przeorało, albo granatnik z daleka, ale raczej działko. Były wybuchy, na 100% widziałem wybuch. Tam jest jakiś pojazd, nie? Ale on sobie na boku leży. Gdzie? South East, South East centralnie. Już pokazuję. Nie widzę tego. Zaszłeś mnie, czy coś? Tak, już przeatentowałem. Ale okay. On sobie na boku leży i tam... Tobie morfiny... Tak, nie, tam APAP, ty? Mam APAP? Mam. Ale to jest chyba jedna opcja, która... Nie wiem, co to jest. Fox Rotu Alpha? Aż się nie włączy, nie wiem, czy tu wierza go. Bo jakieś działko tu jest strzelało, ale raczej to nie wiem, co mam. Czy ktoś jeszcze reflektuje na pomoc medyczną? No, ja sobie... Pokaż. A, dlatego no, to wyginałem. A, no, faktycznie z tej bokiem. Ale co to jest? Ty widzisz, co to jest? Nie, ale on się dymił wcześniej, tak, tego, więc chyba zniszczony. Też mi się tak wydaje, ale to jest chyba jedyna opcja, która mogła do nas strzelać. U samolotu jakby strzelał, to byłaby ta, większa szybko strzelać. Na pewno gąsienicowy, więc obstawiałbym szyłkę albo... Wiecie, tak, skitrajmy się i poczekajmy, aż Foxrot odpowie mi na pytanie. Co tam? Chodzisz mi ten co? Jeszcze cię tęguję. To chcesz wiedzieć, typie. Co widzę? Nikt nic nie chce. Jest zimny, tak, na boku, 133. Znaczy, ja dałem mu zajebać. Tak, wycofać go.
Czekam, że załoga jest martwa obok, ale mieliśmy sprzęt. Co my tam mamy? Hity, apeki? Kurde, gówno. Nie mogę się... Co tam macie blisko? Hit lepiej działa na tego. Ja leżę na boku jakiś pojazd, to mogę wysadzić. Apek już. A właśnie wysadziliśmy. Dobra. Chyba jak będziecie chcieli nas puścić na trójkę, to możemy ustawić. Tak, ja wywoływałem Foxa do HQ. My generalnie jesteśmy na punkcie Foxa, w praktyce, ale jesteśmy pod górkę. Wiecie, że haku mówię? Czy mamy kontynuować na połowie, czy... Ochranę kilo? Nie, poczekaj, zbiegasz Alfa, przepatrz na drogę, coś tam nie ma, potem też po prostu poczekacie na resztę BHP i pojedziemy wszyscy, którym mam na to z kolejnym miastem. Uwaga, cofam! Okej, czyli walimy konie na punkcie Foxowo. Tak, super. Generalnie rozkazy są na ten moment takie, że siedzimy i walimy konia na punkcie Foxa na Watch, Alfa będziecie ścić główną drogę na południe z min, a my będziemy czekać i jak skończą to się zbierzemy i będziemy jechać. No dobra, to my będziemy lecieć. Widzieliście coś tam jeszcze na drodze poza tym wywróconym pojazdem? Nie. No to lecimy. Pojedziecie potem z nimi na południe i rozjebamy nasz ten drogę. Cały czerwony portki. Na zamustawie punkt i potem pojedziecie na zachodnią część miasta. Będziemy do Foxtrota. Kurwa, nie lubię takiego wolnego konia. Co my możemy zrobić innego? No niestety, no haku się wysrało, więc... Ale haku przejęło. W sensie wysrała się jedna osoba z haku i druga już została wybrana. Jobboy, tak? Jobboy. A możecie haku kontynuować. Wybrał sobie zapoj. Chyba zasłaniamy, nie? No, rozkazami haku jest to, że mamy stać i walić konia. Ja próbuję coś wymyślić lepszego do roboty, także daj mi chwilę. No my biegniemy za haku. Haku jednak żyje, czy nie żyje? Sami. Jedna osoba się wysrała z trzech. Aaa, to powinni sobie radzić. Tak, już po wyglądach poznać. Okej. Stąd nie. Co z tym kasem w sumie? Przeżyli? Nie wiem, podobno spadali, ale nie wiem, czy przeżyli, czy zginęli. Znaczy się oni żyją, tylko... Czekaj, skłoś dla brawa. Przepraszam. A gdzie jest Fox? To jest problem takich migów w armii. Tak jak zgłaszałem, Fox jest na punkcie Foxa w Overwatch. Przejąłem. A patrz, ma jakieś wygresy są strzelane? Na razie będzie chwila walenia konia. Przed rakietami na radar ma. A ona pewnie była na IR. Alfa informacyjnie, rozminowujemy drogę. O, jakieś miny wreszcie znaleźli. Jedzik. No. O, taki ładny. Wy co, nie macie krótkiego żadnego? No kurwa, nie wziąłem. Aden może mi oddać, mówił, ale mówił, że nic na nim nie gadasz, więc... Gadam, to na złym kanale jest. A, chyba że sensownego, no to już nie mogę przyznać, że gadam wszystko sensownie. Dobra. Och, ale jakieś tam, okay. Jakieś tam rozkazy się zgadzają do was. Lecimy 8. Spróbuj zdjąć. Kanał 6, tak? Sorry. Kanał 6, tak. Lecimy zdjąć. Spróbuję. Ale mamy wadca. Schowajcie się! Złapię! Do budynku! Za budynek, gdziekolwiek! Nas zakręcie, to słyszę. Pojebane. Lepiej spadł na dom, złożył dom, a dom zaorał BPP, byśmy ich rozstrzygali. No i jeszcze na przykład pojazd. No tak mogłoby być. Kurwa, no nie ma dosłownie nic do wymyślenia, co możemy robić teraz. No wzdłuż drogi, no. Co? O, dostał, schowaj się Maruś. Podstrzucił Alfa do naszej pozycji czysto. Ten. Dobra, zabiorę go do środka. Się chyba na południu wyjechał właśnie na wzdłuż drogi. Czy mi się tylko wydaje. A co to się stało temu kolegu? Ja przewrócił się. Myślę, że coś wzdłuż drogi na południe wyjechało na szczyt wzgórza, ale... Nie widzimy. Wygląda jak BTR. My nic nie widzimy z naszej pozycji. Mieszko? Tak? Masz pacjenta. Alfa, spróbujemy się rozejrzeć. To ty masz siedzi, nie? Stoi na szczycie w zgodę, proszę go nie widzieć. Ale jak podjedzie do was do przodu, to by się schować. Mam siedzi i teraz krótkie od Adena. Dawaj się przejmij tam chwilę, jakby coś się do mnie chcieli do ciebie siedzieć. Okej. Okay. Dzięki. Czyli niech walą konia dalej. HQ, jeżeli macie naszego logistyka, to możecie go odesłać do nas, do naszej pozycji. Nie, to właśnie jechał z cywilami, tak? Tak. Przejdź. Dobra, pompujesz? Tak. No to już ładnie jest zrobione, można pompować. Lewo.
Alfa, zgłaszamy, że... Mieszko, puszczasz mnie też później? No, mogę cię zacząć teraz, ale no Seweryn będzie martwy dalej. Także twój wybór. No, powiedziałem, że później. Ja bym namawiał, żeby cię słuchać. Jakby był tobą. Uważajcie, bo tam wzdłuż drogi na south jest BW. Do budynku, do budynku! Wiesz? O kurwa. Poskładało wszystko! Dzień dobry. O! Seweryn, wstałeś, żeby tylko dostać. Schowaj za róg, a wjechali w dom. Dobra, to wyjedź i go rozjebę. Ja idź do Yuriya. Żyjesz jeszcze? Yuriya łataj. Monki, żyjesz? Monki chyba awczy. Bo on nic nie dostał. No i tu... Ja też nic nie dostałem. Co to się stało? BMP przyjechało. Jestem. Co tam? Hello. O, fajnie, Cześć. Widzę. A mytło żyje? Żyje, tak. O, lecie, hajt, hajt. Jak go patrzy się, żeby najlepszy mieli widok? Jest gdzieś. Foxtrot. Na chorwackiego hańda. Już spada, nie ma rotora i silnika. Na Foxtrot jest którym? O, spada. Ej, on na kogoś spada w mieście. W delta, prawda? O kurwa. Ale fart. Na styk. O, granat zapomiera. Oj. O nie. Ała. Jeszcze jeden granat. Ja, dostali wszyscy. Tam Crystal, Mike, Boss i Zapo dostali. Jacy? Panie, naprawić i może latać na rejsy. Wysiadł i sam granat. To było... Kurwa mać. Juri. Dobra, Juri. O, witam pana Jurego. No siema. Juri, ja w sumie. Mogłem nie wciągać tego typa przez drzwi. Chyba warto się na NFZ postać zapisał, dlatego szyjcie takie jest wolne. Jakby jak prywatnie, to by było szybciej. Kurwa manki. Dzień dobry. Co tam się działo na spekcie? Ja pierdolę. Co tu się kurwa stało? No nie wiem, wejdź sobie, zobacz, co tu się stało. Coś jeszcze będzie strzelać. Dobra, idę uświadomić kogoś, kogo znajdę. Weź wyjść do całego pomieszczę tu jedolnego BPP do przodu, żebyśmy tu nie wali konia całą plytanę, cały tu zająć. Jedyne BPP jakie jest, to jest prawda palca. Nieprawda, chodź. Do widzenia. Kurwa, wyjdą. Bene, jak się czujesz? No siema, Bene. Czarik, Czarik. Całe brawo nie żyje. Bene leży tutaj. A, to dlatego. Dobra, kilka jest tych czali, które masz sprawnie, to jeszcze nie ma. Dobra. Ludzie szczarli i zaczą wyglądać. No, jakaś amunicję sobie zgarnę. Co tam? Weź wszystkich żywych, którzy są z Foxa tutaj i wyślij ich na pierwszą wzdłuż drogi. Czy tam możecie się wziąć jakąś ciężarówkę razem z nimi? W każdym razie trzeba wysłać ją do żywych. Pierwszą pójdziemy. Dobra, Foxtrot, ja żywe, chodźcie na drogę, na south się ustawimy. Tam Śmieszko zostaje, dobra. Nie wiem, dlaczego tu Rombard... Dobra, Śmieszko, zostawimy cię, żebyś tam leczył. Nie, to chodźcie, po prostu idziemy. Kolumno. Kurwa, ale jaka akcja była. Ten heli, co został zastrzelony, on wylądował dosłownie dokładnie na głowie Delty. I wysiadł pilot i zaczął w nich rzucać granatami. Kto daje granaty? Ty, pilotom. No ja ty też się zdziwiłem, ale... Wiesz, to ma być takie... No, no oczywiście, że nagrywałem. Aha, bo ty, a no tak, miałeś dużo czasu na nagrywanie. Foxtrot to Alfa? No, biedny Szarik był, bo 15 minut chodził i się pytał, gdzie to brawo. Mamy podejrzenie, cały czas po ich trupach chodził. Gdzieś tam w zabudowaniach. Widzicie coś ze swojej pozycji? Tu jest w zabudowaniach. Tam, skąd wyjebaliście armatę. Ja i Yuri dostaliśmy z tego trupa. Nie, sorry. Office od pozycji APC.
Wyjmujemy jakieś bunkry z piechotą. Otwieram drzwi, a tu trzy. No tam jeszcze podszedł do was do budynku pilot tego miga zastrzelonego. O chuj. Wet, Hinda masz na southeast. Teraz east. Wet, jesteś na kanale? Znów obróć, tak słyszę, obróć. Tak, Wet jest na kanale. Widzisz go? Mig. Miga już. Oj, ten mig nawraca? Ja odlatuję. Alfa informacyjnie, droga do szczytu wzgórza wyczyszczona. No, poza tym Hindem i migiem, który nalecał. Przeciwko nim raczej nie mamy środków. Jakbym się wyjebał w drodze do tej drogi, to jest to przejmujesz. Okej. Zaraz wracam. Piwat to... O chuj! Rzucajcie dymy, jak jesteście niepewni. Rozproszcie się, w głąb terenu. Jeszcze kolejny hit tuż nad nami. North East od nas. No, nie wesoło ci powiem, nie wesoło. Są dwa Hindy. Jeden chyba się zawiesił, wisi nad lotniskiem. Co za ciężarówka? Drugi jest... Nasza. No, znaczy to wiem, ale na front? No co ci powiedzieć, no? Dobra, kontynuuję pierwszą salę. Dobra. Ale dostał ten bebup. Helka chyba. To się Hind w niego dupto, a nie że Hind leci. No tak, tak. Czali jesteśmy na przykrywie Alfy, pomagamy. Kurwa. Senior pomaga rannym, reszta za mną south. Nie ma, wszyscy, znaczy poskładało ich już. Nie bardzo głośno. Trzymajmy się w jakiejś odstępie. Ja będę w lewo, bo jak tutaj... Jak jemnie, to będzie zabawnie. Dobra. Na west odbijamy, na west i gryba, na west i gryba. Zgłaszam. Kto biegnie przy drodze, niech odbije bardziej na west. Ktoś to nad nami to powrał, to jest wrogi Hind. To są nie wrogie Hindy. Czas na to, że nie był, ale to jest wrogi. Zawołem odbije bardziej na west. Się rozbił. Będę jeździć na południe i jeździć tam z boczem. A nie, to logistyka jebła. Podejdź do łyka. Serio? Mankę wiadomo coś o przezbrojeniu? Minie. Haku? No, mamy ciężarówkę amunicji, no, gdzieś na wzgórzu za nami. Czy nie, przepraszam, gdzieś tutaj koło nas jest, ale... A to nie logistyka właśnie dostała? Niebiescy, biegnijcie do murów przed nami, south. Spłonie to echo. Daj sekundę, ale tu chodzę. Okej, spoko. Ale tuż koło niego jest ciężarówka amunicyjna, także.
Przesuń się tutaj, będzie w prawo, możesz. Dobra, Alfa, Foxer, tam rozumiem siedzi się na tej drodze cały czas. Tak, tak. Raczej leżymy po przeoraniu, próbujemy się łatać. Dobra, dzięki. Gdzie my jesteśmy teraz? Przed wejściem do Plato Init. Na mury, tak? Jesteśmy dobra, na punkcie. Kurwa, ktoś mi usunął punkt Foxtrot. A, przesunąłem ci go. Dobra, właśnie, patrzyłem za nim. Dzięki. Czy tak to będzie w stanie podnieść tu? Jeszcze te silosy tam są, tam też pewnie mogą być. Oj! No kurwa rzesz! Manki dostał. Ktoś może rozjebać tą Hinta, jest bardzo niebezpieczny. Chodzimy z nim, ale nie mamy a... Mam ostatni 14. Dobra, ja go zabieram gdzieś w głąb, bo to... Bo nie ma sensu. O! O! Żyjesz? Wyeliminowany. Nie wiem, podnosiłem go i się poskładał znowu. Foxtrot kilo potrzebuje pilnie przezbrojenia, że jakiekolwiek. Nie, jeszcze rurka amunicyjna za wami. Na północy. Nie, niebiescy poszli do przodu. Ja mam 14 bandaży. Cię to na podjęcie. No ja ci pomogę. No to wiesz. Ty Windows stój jak najdalej od nas. Jeśli gdzieś się poskładacie, to nie się przesłać potem na wschód, żebyście byli ktoś jak najbardziej pomoże, na nowej flance. Jeszcze dwa razy ktoś padnie i nie będzie w tym patrzeć. No, Sewery, Marusia, no, wyżyjecie? Jak poszliście, to też się przesuwać na lewo, bo to takie zbocze. Manki żyje? No i Manki nie żyje. Znaczy, jest nieprzytomny. Chyba się złożyli pod drzewami. Bardziej dostał. Dobra, jakiś tam pulc ma, coś tam będzie z niego. Halo, pojazd Foxtrota? Przepraszam. To wy też stoicie na wysokości punktu sumiowy, masz? Tak. No dobra, to mówię, macie pojazd na przezbrojeniowy na północny zachód w mieście. Możesz zobaczyć. Zobaczmy, jak bandaży, mydło wróci. Jak trzeba wejść bandaży z mojego pucaka. Wysłano, nie mamy już amunicji, wszystko na helka poszło. Seweryn, Marusia. HQ z Gruźla, brawo. Aha, dobra, wyjebał. Brawo, w sile 7 zmierza do miasta, jedna osoba bezpawnie. Mogę zobaczyć, co z nimi jest. Dobra, przyjąłem, ale... Mógłbyś ich poszukać, bo ja tu łapam... Nie będziemy skrytować, bo wszyscy narazili. Ja będziemy czekać pod wzgórzem. Kolega obok też medyk, czy nie? Nie. Marusia nieprzytomna. Seweryn. Ten nieprzytomny. Też nieprzytomny. Jakbyśmy tylko nic więcej, nie? Tak, bandażuje ich po prostu. I... O, ten. A ten się poskładał. Byle to mina musiała jebnąć, to... Nie, rakiety przyszły. Znaczy, a, przyleciały. Rakiety przyszły, dobra, zajebiście. No to... Nie wiem, postaram się je tyle, ile mogę, nie? Ale nie wiem, czy to coś... O, dobra, szirany, szybko. Ty jesteś może jakimś dowódcą, cokolwiek? TL-em. Okej. Okay. Prawdopodobnie Charlie zostałem sam. O... Nie wiem w ogóle, co zostało z naszych... Mocno oberwaliśmy na każdym froncie. Dobra, nie wiem, na razie tego zostawiam tutaj, kurwa, nie ma sensu, dobra, tutaj. Ej, gdzie wy, kurwa, jesteś? Cykłokie to kurwa skończy. Ja próbuję tura też typu. Rób co możesz, nie? Tak, dobra. Masz tego Seweryna? Seweryna, tak, zostałem Seweryna. W zwłokach Mankey, tylko Maruś. Juri, masz gdzieś medyka? Średnio. Kierowca mi zemdlał.
Weź wyciągaj wszystko co medyczne z nich. Proszę przejść na jakieś pozycje wyjściowe do ataku, natomiast to kolejne. Nie, nie uda mi się tutaj praktycznie wszystkich uratować, może maksymalnie uda się. Większość i tak już nie żyje. Tak? Zapchniemy jak, tylko Foxtrota. Jak są tacy i... rozwaleni bez broni, to nie żyją. Znaczy to wiem akurat, po prostu... Foxtrot właśnie miał ścieżówkę z amunicyjną. Nie, no. Amunicyjna? Kto to idzie tam? Nie. Czekają mi się te zdejne, Mavica. Ej, dajcie mi jak to macie. Chodźcie tu, chodźcie. Pomóżcie nam składać, pomóżcie nam tych ludzi ratować. Gdzie? Gdzie oni są? Jasny chuj. Dawaj, rób tych, co kurwa nie są ogarnięci. Tych dwóch tutaj ogarniam, tutaj, weź tam resztę. Ten nie żyje, ten wyjebało go z serwera ogólnie. Ten nie żyje, zostaw go. To Naki wypierdolił go z serwera. Czekaj, tam jest jeszcze jeden, tam... Tak, iść tam ogarnij. To się nazywa kurwa triaż poszkodowany. No, stabilnie, daję im krew, na razie czekam, bo... No, ten fikołka zrobił. Znaczy, bandażowałem go, to wyjebało go, nie? Kurwa, plecak. Alfa, brawo, możecie wchodzić do miasta już. Dobra, tam ten ma puls. Już w mieście. Będę, pomóż mi tego RKO. To zaraz dołączy. Tutaj już nic. Dobra, tamten ma puls, co go... pompowałem. Tutaj mi kordak przed chwilą się wywalił, a ta reszta kaput. Oj, oj. Dobra, gdzie jesteście? Dobra, widzę was. A jak tam Seweryn? Nie miał pulsu? Się nie pompuj teraz. Nie. Nie, dobra, dam mu więc krwi. Ostatnie chyba. Marusie znaleźliście? Marusie nie żyje. A. Chujnia. No, miałem czas wyciągnąć jedną osobę. Nie, tam zginęło 5 osób, 2 udało nam się stabilizować. Dobra, ogólnie akcja jest taka, że w sumie zostało nas 3 przytomne osoby. No o, kurwa, jest... żeś mać! Dostałeś Windows? Tak. Co to było? Weźmiemy ich za wzgórze tutaj. O. Możesz. Alfa, brawo, jaki jest wasz status? Kurwa, z czego oni do nas walą, że to na hita robi po 8 ran? Jakiś frag. Z czymś tak, jeżeli cię ogarnę. Łatam sobie lewą. Ej, Śmieszko, ale ty dałeś im, nie dałeś im lepiej nawet. Czego nie dałem? Lepiej nie dałeś. No na razie nie dałem, no trochę, żeby im krwi się wlało, nie? Teraz ściągnij sobie stazy. No, ja sobie morfinę zaaplikuję od razu, bo już... Dobra. Malkiemu dałeś, tak? Tak, jestem. Teraz muszę tylko wyleżeć.
Czy ty widziałeś, Juri, co się stało z tym oddziałem, co się zrobił? Kurwa, wszystkich poskładało. W jednej chwili. Wszyscy się przywrócili. Tak? Windows, czemu spojrzałeś na leżącą Marusię, obróciłeś się w moją stronę i pobiegłeś po mnie? Foxtrot pojazd? No już ruszamy. Już ruszamy. Może jeszcze nie będziecie wierzyć na miasta, zaraz coś ta kurwia na wjeździe, nie wiem co to jest. Ale może ty byś nie żył. A może ja bym nie żył, ale wiesz jak to jest. Coś właśnie wybuchło. Żony ma w domu. Fox, weteran, żyjecie? Dotknęliśmy ciężarówki naprawczej i wybuchła. Okej, okay, Jezus, Maria, już się przestraszyłem. Czemu nie przejmej? Masz pojazd, żyje. Tak nie wiecie, to dał ci... Masz ADHD. Tak, pojazd żyje. A miał już puls, po co pan powiesz? Kurania go. Nie wiem, nic nie wiem. Mówi, że nie ma żalu. A to nie było tak, że ta ikonka znika, kiedy ktoś ma puls? Nie. Juri, nie ruszaj się do szyję, czy... Dobra. Dobra. Ogóle, mogę wam powiedzieć, że cała alfa nie żyje, tak dosłownie w sensie. Ja widziałem, co się dzieje. Dobra, weźmiemy Mankę, ja wezmę Mankę ja na plecy, biegniemy do miasta. To wycofajcie, my musimy poczekać na spuszczenie temu, skoro działo. W stronę wroga. O, stał, dobra. To się ma. Nie ruszaj alfa, się. Brawo, są w rozsypce. W cholerę, tam gdzieś kierunek jest tylko w mieście z czarą i podobno. Dobra, nie wiem, czy słuchałeś Matki, co się dzieje. Nie, bo pierdoli na te się odrzeszli, kurwa, i nie było. Dobra, no to tak, Wet się przezbroił, rozjebał przypadkiem naprawczą. Tego nie widziałem. Straciliśmy Marusię. To widziałem. Obok nas drużyna cała się wysrała. To też widziałem, nawet dwie. No, więc my zostaliśmy tylko my i Wet. Nie, to w mieście ktoś był chyba. No tam jeszcze jakaś drużyna jest, ale chodzi mi o Foxtrot. Ale jak my i Wet, ale Aden i Mydło też. No tak, no Wet w sensie, że pojazd, nie? Okej. Okay. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na południowy zachód od tego miejsca, gdzie byliśmy. Mam złamaną nogę chyba. Strzelać? A nie, nie mam. Zaszyj. Nie można, bo to jest otarcie. No to jest zaszyty. Ale jest niebieska. No ona jest, ona się robi niebieska wtedy. 100-200 metrów na ISO od nas. Tak. No, kilku dobrych minut. 15. Ja myślałem, że to jakaś nowość. Co, nie możesz biegać? Nie. To czekaj. Taki będzie spoko. No, weź spinguj. To myślisz, że jakaś armata. Spinguj nie, może na tego. Się daje. Strzał w nogę i łatanko. Banki, wstań. Tylko w tą konkretną nogę. No, mam nadzieję, że strzyjesz nie w tą. No, strzyjesz nie w tą. Bokiem stary. Inna szamani. Ty znowu z tą samą strzeliłeś, typie. Nie no, strzelił w drugą. A nie, dobra. A ku Foxot? No, to jak haku. Kurwa, co gadam z wami, to jest inna osoba. My jesteśmy na pozycji Foxa, to dziwo. I co mamy robić, mi powiedz. Ktoś biega na drodze. Foxtoracie? Pojedźcie czerwoną kreską i dołączmy się dołączyć do Grimka, który tam szczali wszedł. Ci, którzy poszli prostą drogą, stali na spinie rozdaleni. Czyli mamy odbić na wschód i jechać czerwoną strzałką. Tak, znaczy tak mniej więcej, nie? Sami sobie zjeżdżę dokładną ścieżkę, bo ja to rysowałem tak z mapy. Okej. Okay. Dołączcie tam, przed tam gdzieś w mieście jest Grimek. Okej. Okay. Wet? Zgłaszam. Ale na kurkiem, żeby nie spamić. A gdzie jesteście? Wzgórze 167 na zielonej, na niebieskiej kresce. Coś z tamtej strony jakaś armata nawala. Nie możemy ich znaleźć, bo one są zimne na termo. Czy to logistyka pojechała? Na jakiej kresce? Ja widzę czerwoną i czarną tylko. Czerwona, 167 wzgórze. Dacie radę po nas podjechać na punkt Foxtrot? Na Overwatch? Czy tak nie ładzę? Nie, Foxtrot. Przywieźcie do miasta. Coś się po drugiej stronie drogi. Mamy jechać z 200 metrów? Dobra. No, bo wtedy się pojedziemy dalej niż tam, gdzie jesteście i zajedziemy to bardziej od połowy, kurwa, wschodu. Bo z czerwonej strzałki, czyli tak pod wschodu miasta byśmy wyjechali. W ogóle wiecie, że na pierwszej linii frontu jest HQ?
Tak. A o co chodzi? Sami tam walczą. No BPP nie potrafi tak też wisi wziąć swoje ręce, nie? Utrzymują maksymę duła zajdu. Jakby co jedzie po nas ten wetoran, więc będziemy sobie wjechać. O, no możemy iść tam sobie. No chodźcie. Możecie się ładować. Czy nie pod tą drużynę podjechaliście, ale idziemy już do was, także nie musicie się rzeczy. Dobra. Popatrzcie, ciało. Ktoś wyrzucił całkiem dobre ciało. Całkiem świeże. No elo, biedaki. Nie byłem. Ja pierdolę, ale pierdolę. Patrzcie, tylko my mamy jeszcze swój pojazd. No. My możemy w sumie zrushować ten bunkier i dupnąć smoke'a. Gdzie tam na lewo? Tam na 120. Gdzieś ten bunkier. Tak jak jechaliśmy. Okej. Okay. Się wyłonimy za tej górki i... Marusi nie ma, tak? Nie ma. Dowiedziemy piechotę. Miała piękny podrzeb. Cofamy. Wróć tak samo jak tam stałeś. Mankiest wejdzie? Tak. Chcesz, żebyśmy po prostu na te punkty was zawiedzili? Wejdzie myślałem, żeby podjechać. Widzisz punkt 0 na mapie? Punkt 0? Na wschód od miasta. Widzę, czarny. To mniej więcej tamtędy, taki trochę bardziej na północy zachód od niego, żeby wjechać mniej więcej tak. No to ja mówię o tych bunkrach, które są gdzieś tu. A nie tu. Wiem, gdzie są bunkry właśnie, więc... Przed nami. Ty ich nie widzisz pewnie, nie? Ale... No nie, ja patrzę do tyłu też. Patrz. Ja patrzymaj. Na prawo bardziej. By było podejść na tą krzak. Krzak jest. Dobra, to wiecie na razie, ja bym zacznie za 130. 130. Ja mogę patrzeć do 220. Obrać prawo. Kurwa, masz dobrze. Masz je przed sobą teraz. Dobra, wiadomo. No, to tam chcę was podrzucić. Może być. Dobra, to my go dowieźć. A weteran? Co? Bo proszę, ja tutaj nie mam trzeci osoby, to jest bug, tak? To jest bug. A, czasami występuje. Ciężko by sobie to było. Znaczy w sumie łatwo, ale... Ciężko naprawić. Ciężko by naprawić, bo jak to coś się dostaje. Ale tak w miarę delicznie to wyjdzie. Jesteśmy więcej tak jak chciałeś. Dawaj na południowy zachód, jedziemy na sztab. Południowy zachód, na sztab. Mogę ją teraz nazywać, jesteśmy. Tylko tu jeszcze armaty mogą być. No, mogą. Jak na dupnie, to wszyscy spadniemy z rowerka. Jest to ryzyko, na które jestem godzien. Dobra. Godzien. A Jezu, jeszcze wino. Jestem godzien pod wino grana. Kurwa, halo, mydło, ty najebany czy co? Mydło. Mydło, faktycznie 10 FPS, w tym pojeździe. Jakaś jeszcze na kratra. O kurde. 228. Na ten go rajać.
miasto. Jedź, to już jest miasto. Ale tam, no to są przez miejsce. Stój. Wysiądźcie może już, co? Nie, bo jak wysiądziemy, to nie dojdziemy do miasta. Jesteśmy w mieście już prawie. Stój, rozejrzyjmy się. Czy czegoś tu nie ma, ja jeszcze mam termos tu, co? Podjedź do drogi Sał. Nie wylecie. Drugą Sał. Na razie do drogi. Patrz prawo, wyjedź za prawo, drogę stop. Jakiś jebany roadblock tu jest. No jest. Podjedź do roadblocka i wyjedź. Czy jesteś w kraju, żeby tam wam wjechać do miasta po prostu? Ja nawet tu nie chcę. No mi to zlewy. Cię spłączyłeś. Z lewej coś, z lewej macie. Bewup jest na... Ryan. No jesteśmy w dupie. No to jest, możesz odbić. Tak na szybko. Widzicie więcej kurde z tego tyłu niż ja z dowódcy. O. I dobra, niech będzie. Tu nas możesz wydupić i co podejdziemy, cofniemy się tą samą drogą. Na wysiadka. Jak nie mamy rury, to bierzemy. Czekaj, młot. Ja wziąłem rurę, jeszcze ktoś chce, to może brać. Jakieś inne efekty dotarły do tego miasta, czy jesteś w ogóle? W mieście są podobno zabunkrowani gdzieś. Tak, na tym gdzieś tam. Uważaj, manki. Słuchaj, jak jeszcze poprawka, i będzie nie do tego sztabu oznaczonego jako sztab. Kurwa, i teraz mi to mówisz? Jesteśmy na pewno Foxtrot, w którym kierunku mam iść? Na zachód, południowy zachód. Przyjem. Kurwa, nie widzę tego BWP-a. Nie iść tędy. Czemu nie? Bo wychyliłem się i zaczął strzelać. No. Gdzieś słyszałem bolca, nie? Tu nam ktoś zadymił. Tam ktoś jest na samym west. A, oni są dalej. Tam jakiś kot chyba bije, czy też. Sam jesteś... Jezu, FPS. Blisko, w budynku. Zabrał właśnie naszego, widziałem to. Naładuję. Uj! Żyje, żyje. Gdzieś obok. Idę od Southeast. Nice. Na zewnątrz nic nie było. Chujnia, wszystko otwarte z każdej strony. Mam jakąś akcję do wykonania koło tego pod roadblockiem. Mieliśmy je usuwać, z tego co pamiętam. Mieliśmy je usuwać, z tego co pamiętam. Nie, no już klikam. A, nie jest podpisany. Ale wydaje jakby co, my usuwamy tą blokadę drogową, także nie będziemy czekać. Okej, no tu się rozglądamy, bo tu coś strzelało. Jestem nad wami, weteran, jak coś. Zdejmujemy za to. Southwest jest nieaktywne za to. Weteran, chcecie tylko tam znalazłem. Mamy toolkita. No kurwa, manki nic nie strzela. Ty jesteś sapem? Kurwa, fail.
Chcesz dołączyć do mnie, Marki? Tak, uważajcie wokół siebie na bajka, gdzie był Ajnik. Także uważajcie na ładunki wybuchowe były. Jaka jest nasza sytuacja? Kto wygrał w tym radio? My jesteśmy na punkcie... Jesteśmy na punkcie Foxtrot, zaktualizowałem. Tu jest roadblock, który aktualnie usuwamy. Mamy nadal pojazd, jesteśmy w pełni zdarni poza jedną osobą, czyli mamy 5 osób. Siema, Manki. Witam. Nawet spoko widok. Foxtrot, tam macie medyka? Ogólnie wrogowie, wrogowie są tam. Wniesie się na sztab. I tam. Na pewno są ranni. Gdzie? No, biały dym i na lewo. Zgrupujcie już czymkolwiek. A czy musimy coś... usunąć tego roadblocka, żeby nasz pojazd mógł tam wjechać, więc nie możemy póki co. Daleko jeszcze z tym roadblockiem? Halo, co wojen? O cię chuj, spadam! Pomocy! Proszę mi pomóc, jeśli do roboty, żebyśmy mogli przejechać miasta. Dobra, Foxtrot, jeszcze jedno pytanie. A dobra, stój, nie podchodzi do tego. Ja już to wysadzę, co mam wysadzić. Bylibyście w stanie wyznaczyć jakąś ścieżkę, którą ciężarówki mogłyby po was przejechać? A ja nie wiem. Tak do sztabu. Tak, nie boję co. W sensie, teoretycznie mogliby przejechać tak, jak my przyjechaliśmy, ale to było gorące, więc jak chcecie. Dobra, spróbuję przytrzymać akcję. Masz już komu jakieś miarę bezpiecznej ścieżki? Narysowałem ci, jak my podjeżdżaliśmy. Jeszcze te takie czerwone kreski. Tak, dobra, widzę. Chyba i tak myślałem do tej ciężarówki. Windows, wysadzasz ten szybciej, nie? Trzyma akcję. Dobra, wysadzę tego IT-ka, bo nie mogę go zbroić. To wysadzę, dawaj. No, ja proponuję Manki się od tego budynku usunąć. Usunąłem się. Śmieszko, ty też byś, bo jak to się zawali od tego ID-ka, to... To nie jest wypadek. Mówisz? Nie, warto jest pojazdem, bo mam miniaturę. Znaczy nie wiem, czy widzisz, gdzie stoję. No, to cię sięgnie. Mówisz? Znaczy, a was nie? Foxtrot, dajcie znać, jak usunie się tam. Ogień w dziurce. Myślałem, że ciężarówki po prostu. Ogień w dziurce. Tam by znać. Ludzie, wydaje mi się, że coś tam nas widziało. Strzelało. Tak. Bo tam ID-ka znaleźli mnie. Blokady trzeba dalej rozmontować samodzielnie. Ale fajnie by było, jakby ta akcja była jeszcze trochę dłuższa. No, plus. Tak, żeby wiesz, trzymasz spację i gdzieś się wygąbać. Ej, znikło mi, jak trzymam. Ta akcja znika, ale trzymaj dalej. Dobra. O, znikł samochód. Kurwa, to każdy obiekt jest oddzielnie. Tak, dokładnie tak. A o co chodzi? Mydło. Mydło ty gnoju. Te ciężarówki jakby co możesz powoli wysyłać, my już kończymy gdzieś tak usuwać, więc powinny się jeszcze dalej przyciskać. Jeszcze te klatki po środku chyba będzie gdzieś. Przejdziesz tą ulicę na zachód. Myślisz, nie wiem, jak ten teren tam dokładnie wygląda. Jeszcze te klatki dla gekonów. Właśnie mi mówi dla gekonów. Już usunąłem. A czy jeszcze przejedzie teoretycznie, nie? Nie, to jeszcze można usunąć, ale nie ma sensu już chyba. No, takie te klatki. Beton, jakby co bojka dosunięta, możesz ty przejeżdżać. Wbijamy się do miasta, jedziemy na zachód do sztabu. Dobra, to spieczam dla wypadły. Lubię się z tymi klatkami dla gekona? Ha ha ha.
Tu w lewo dawajcie, na Southwest. Tam jest kolejny odblok, gdzie jedziecie. Ja się zajmuję Grimkiem, jak co? Jaki zła wiadomość, roadblock. No mówię, dawajcie tutaj w lewo, bo tu jest przejazd. Dawaj na północ. Cofnijcie trochę i w lewo skręćcie. Plecy gdzieś. Nie ma prawie Charlie, na reszcie, na sztabie i wy. I wraca się do bazy. Znaczy, no my jesteśmy na sztabie, ale to nie wiem, czy nie jest gdzie w ogóle zadaniem. To był mój granat? Nie, po prostu poczekajcie, aż przyjedzie go. Granat, nie wiem, czy twój. Potem wszyscy razem pojedziecie. Kurwa, jak to posiekało. No, bo nie będzie. Ciebie? No, ale nie, ale widziałem odławkę, jak powiedziałem. Przejbujcie, czekam, aż przyjedzie go i będziemy się ewakuować. To jest tam, kurwa. Nie wiem, już cofnij dwa metry. Czemu się ludzie ładują? Okay. Mi się podobało. Co jest za nami? Chyba... A tam była dosyć drastyczna zmiana konwencji chyba. Tak. Znaczy inaczej, no to mechaniki są bardzo podobne, tylko opowieść historii jest zupełnie inna. Nie wiem, no ja mam jeszcze trzy slotki. Finn Rutter. Śmieszko. Tak, bo Jury wypada. Dobra, wyłączam armę, nie ma co wyglądać jak Belle leży w pojeździe. A, sorry. Tam się denerwują. Przejechał go chyba. Przemawiam. Żyć? Dosyć fajnego. Czy ja po prostu
237. Tylko trzeba by zjechać z górki. Tam na lewo? W sensie? No. Nie, to tam nie. To tam się po prostu miało dymić, że jakiś ambient taki, że... Okej. Okay. W ogóle ten dym też na początku. No może uciekał. To już nie mamy ratować cywili, koniec zadania cywili, więc... Na zakręt. Ah, myślałem, że go miniesz. Się zeżygam na tej wieży, to się tak kręci przy tych 12 FPS-ach, to teraz już 30. Wyjechaliśmy z ten, nie widać tych dymów chyba. No, znaczy no ja w sumie też miałem cały czas 3 km object distance'u, więc to też mogło powodować trochę mało FPS-ów. Mogłem zmniejszyć co do kilometra. To mogły te budynki, bo one się jakieś poduplikowały. Ja miałem 750 metrów. Teraz by cię prało. No ktoś musi otworzyć. Co pan w stożówce powinien otworzyć? Jakiś triggerek, żeby się otworzył? Severo poszedł otworzyć. Zamknął. Co było? Trigger, blue for present. Nie zamykaj, bo ciężarówki jadą. Powinien. Sobie otworzą. Okej. Okay. No w sumie mógłbym zrobić to jakiś, nawet nie triggerek, skrypcik, żeby to było bardziej zautomatyzowane, bo triggerki trzeba stawiać. O, małpa kulturalnie zatrzyma, no, ale się tak, czekaj, to jest mocno z mapą powiązane, więc to akurat trigger to... No nie, bo tego szlamanu tam nie ma. Aha. Patrzcie, uratowaliśmy dwóch cywili. A to musiałeś go postawić, ten trigger. Przed dwóch cywili uratowaliśmy? Dobra, tak. Możemy wyjść z... Nie, było ich więcej, ej. Ty... Pouciekali? Monki, a kto zabrał tego pilota? Nie, no więcej. A, to Kroku jest... mówił, że go zabierze. Czy go zabrało? Nie wiem. Ale mówi, że go zabrałem, więc wiesz, mi to jedna. Nie wiem. Da się jakoś sprawdzić. Znaczy, to jest policjant w sumie. Czemu oni nie żyją? No właśnie, nie wiem. Da się jakoś sprawdzić, czemu nie żyją? Nie mają żadnych ran. A to chyba i tak na boty nie działa rany, nie? No boty mają normalnie rany, co do chuja. To ja nie wiem, czy no masz velocity. Ale one nie mają żadnych tych... Postrzałowa. A nie, mają wariable. Ja nie jakoś. Mam. Tego ktoś zastrzelił. Czy czekaj, zaraz. Nie kończy. A, no, last damage source, tak? Było coś takiego, ale to się zmieniło albo w update'cie, a może nie. No ale ma velocity wound, no to jest chyba podstrzałowa. Zaraz znajdziemy, kto go zabił. Zrobisz sekcję szybko? Velocity wound to jest podstrzałowa. Tak, ale jeden nie ma ran. Kurde, ale to jest nasrane. Lot volume. Swoją drogą, no szybsza droga, po prostu chciał się pochwalić tym, że zrobił ten guard on po prostu na tyle bazy. A, i tam jeszcze był znak, uwaga, miny. Tak, też widziałem. Medical status skillet mission, może to jest to. To jaka sekcja, może? Ale my tylko straciliśmy jednego człowieka. Dobrze nam poszło. I to kobietę. Człowieka, czy dobrze nam poszło? Zecho zostały tylko ja i Barwalek, także... Pokaż kotku, co masz w środku. No chyba już nie ma tej zmiennej. No chyba nie ma już. Przykra sprawa. Będzie na powtórce może. Na powtórce będzie na pewno podstrzałowa. A ta bez ranga, czy to nie wiem, co to jest. Znaczy jakby ktoś miał z nimi coś zrobić, to będzie na pewno. On jest w ogóle unknown. No nie wiem, czemu on umarł. Dobra, co? Będziemy ich rozstrzeliwać, czy nie? Nie. No okay. O co chodzi? Ten ma imię. Ten się może zepsuł, dlatego nie ma ran. Haku? A, tu jest. To Haku. Gdzie jest reszta? A gdzie jesteście? W ogóle? To są wszyscy? W sensie jest w bazie tam wewnątrz. Nie wiem, to chyba jest jakiś skrypt, że musicie być w jakimś promieniu, żeby to się odpaliło. Nie, pytam, bo my zostawiliśmy tego pilota, tego miga wrogiego na punkcie Fox Zero. Dzisiaj chciałem zapytać, czy ktoś go zabrał stamtąd. Nie, ja to powiedziałem o nim. Ale. Abba, kurwa. Te kurwa to chyba polskie, ale chyba, że tak jest takim szwedzkim akcentem.
Jak tam Borbalek? Kto strzela? Cześć Borbalek. Strzelajcie. Gdzie już tyle dostali? O, ksiądz, tu do niego strzelamy, tak? Pop, ty. Proszę księdza. Ksiądz. Uuu. Pedofil. Halo. Czemu musicie robić gnój, tylko przyjechaliście do bazy?